Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj czas na filmik z serii Ulubieńcy Września. Co u mnie słychać, to będzie na koniec, natomiast w końcu udało mi się zebrać w sobie, żeby nagrać dla Was ten film. Jak wiecie, w poprzednim miesiącu ci, co mnie śledzą na Instastory, a zapraszam na mój Instagram naprawdę, bo tam się produkuje bardzo, bardzo często, praktycznie każdego dnia, można by było powiedzieć w ciągu prawie całego dnia, staram się produkować dla Was, bo wiem, że jesteście ciekawi, co u mnie się dzieje, co u mnie słychać, na jakim jestem etapie, open boxy, paczki PR-owe, wszystko. Tak, wiecie o tym, że miałam bardzo duży problem z moimi włosami. Jak wiecie, po ciąży włosy są osłabione, potrafią wypadać, dzieje się z nimi ogólnie masakra. W ogóle blondy są bardzo ciężkie w utrzymaniu. Jest to włos, o ile nie masz go naturalnego oczywiście, bo mowa tutaj o sztucznych blondach, tak jak ja, jestem sztuczną, farbowaną blondyną. Moje włosy lubią się niestety, ale przesuszać i to bardzo. I końcówki zrobiły... A że ja bardzo mam mocne postanowienie zapuszczenia moich włosów, jak widzicie, idzie mi coraz lepiej. Moje włosy rosną jak na drożdżach, zobaczcie już jaki mam odrost. Specjalnie właśnie nie robiłam nic z nim i to jest mój w ogóle no prawie 4-tygodniowy odrost. Uważam, że jest kozak. Rozpoczęłam 3 tygodnie temu kurację przeciw wypadaniu włosów marką Biotebal. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy mieliście. Nie tylko zabrałam się za ogólnie włosy, ale za całe owłosienie moje. Czyli rzęsy też, bo później będzie również o tej odżywce. To jest szampon i odżywka. To jest taka kuracja, którą łączymy ze sobą, tak? Nie używamy tylko szamponu bez odżywki, bo po prostu to nie będzie działać, tak? Najlepiej, jeśli już używamy, to się temu poświęcamy i używamy tego wszystkiego na raz. Szampon przeciwko wypadaniu włosów. Dlaczego w ogóle przeciwko wypadaniu włosów? Bo te mamuśki, co mają problem z wypadaniem włosów i osłabieniem włosów po ciąży, to wiedzą o czym mówię, ale następuje po prostu w ciąży mamy piękne włosy, po ciąży mamy włosy beznadziejne. Tak więc Biotebal, szampon przeciw wypadaniu włosów, został opracowany przy współpracy lekarzy, dermatologów, zawiera najwyższej jakości składniki, które zapobiegają wypadaniu włosów, wzmacniają, poprawiają ich kondycję. Oczywiście efekt nie jest zauważalny na pierwszy rzut oka, efekt będzie widoczny przy dłuższym stosowaniu. Z grubsza, ja Wam mogę opowiedzieć tylko i wyłącznie to, co się dzieje z moimi włosami i co zauważyłam. Będzie dużo dzisiaj produktów o włosach, bo o to dostaję od Was w ostatnim czasie. Mega dużo zapytań, co się dzieje, jak widzicie moje włosy są błyszczące, lśniące, nie są napłyszczane żadnym preparatem dodatkowo. Myślę, że odzyskały swoją witalność i nawet pokusiłam się w ostatnim czasie na stylizację tych włosów. Przede wszystkim, co chcę wspomnieć, to to, że mam takie wrażenie, że włosy stały się grubsze, mocniejsze, gęstsze, bardziej nawilżone, bardziej odżywione. Myślę, że to jest w dużej mierze zasługa też tej odżywki, bo ta odżywka jest naprawdę genialna. Ja się totalnie zakochałam. Jestem w połowie opakowania. Starałam się przyłożyć solidnie do tego, żeby moje włosy szybciej rosły, bo jestem na tym etapie, gdzie po prostu irytuje mnie ta długość i chciałabym już albo je podciąć, albo coś z nimi zrobić. I dzięki tym produktom jestem w stanie wytrzymać, ponieważ chociaż jakość moich włosów jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jeszcze jedna ciekawostka na temat odżywki do włosów. Działa ona antystatycznie. Jeśli wiecie o co chodzi, sezon grzewczy się zaczął. Jesień, nie wiem czy u Was grzeją, u mnie już zaczęli grzać. Zawsze jak grzeją, to mi się włosy elektryzują. Wrzucamy czapę na głowę i mamy po prostu jeden wielki puch na głowie. Mnie to na przykład bardzo denerwuje, więc zawsze też kładę nacisk na wybór właśnie w okresie jesiennym na odżywki, które mają właściwości antystatyczne. Jeśli chodzi o Biotebal, to zostańmy jeszcze w temacie Biotebalu. Zabrałam się za porządną regenerację moich rzęs, dlatego że w ostatnim czasie ten temat dosyć mocno zaniedbałam. Tak to jest, jak ma się swoją własną linię rzęs. No, ale niestety. Powiem Wam szczerze, że przyklejanie rzęs jest takim pójściem na łatwiznę, natomiast od czasu do czasu dobrze jest włączyć taką pielęgnację, regenerację dla swoich rzęs. Ja też bardzo dużo dobrego słyszałam właśnie o tej kuracji do rzęs marki Biotebal i co prawda rzęsy XXL mi nie grożą, bo to jest chyba uwarunkowane też genetycznie po części, natomiast wrzucam Wam i wklejam tutaj przed
i po upływie 2 tygodni, 2 tygodni stosowania, 3 pełnych tygodni, jeszcze nie zaliczyłam, natomiast obiecują, że pierwsze efekty są już zauważalne po 3 tygodniach stosowania. Ja już pierwsze efekty zauważyłam tak po 1 tygodniu, one stały się takie twardsze, mocniejsze i zdecydowanie no, troszeczkę nawet lepiej. Początkowo byłam trochę zmartwiona, ponieważ ja mam bardzo wrażliwe oczy, jestem alergikiem i nałożyłam ją i poczułam takie lekkie swędzenie, ale było to wywołane tym, że ten produkt no, ma stymulować te cebulki, więc dlatego było delikatne swędzenie. Po drugiej, trzeciej aplikacji już się to nie pojawiło, nie miałam żadnych zapuchnięć oczu, nie działo się nic złego, co mogłoby wnioskować, że na przykład dostałam reakcję alergiczną i to jest dla mnie też mega duży, ważny atut. Dlatego ja na przykład mam oczy mega wrażliwe i często podatne na zawienie, jak również od razu mam wywołaną jakąś alergię. Dlatego jeśli chodzi o ten produkt, to ja jestem dalej na testach i na pewno dam Wam znać jeszcze w przyszłym miesiącu, jak poszło mi ze stosowaniem tej odżywki. Chwilowo jestem bardzo zadowolona z tych efektów, rzęsy stały się mocniejsze, po wytuszowaniu ich stały się takie przede wszystkim twardsze, bo moje rzęsy, jak wiecie, my często z Magdą przygotowujemy sesje zdjęciowe do sminku. I niestety przez to częstokrotnie podczas jednej sesji zdjęciowej musimy przykleić kilka modeli rzęs na oczy, żeby zrobić dla Was prezentację. I to jest taki naturalny peeling rzęs, czyli wyrywacie sobie po prostu wszystkie rzęsy podczas zdejmowania. Nie polecam nikomu nakładanie kilka modeli rzęs i zdejmowania je w przeciągu 1 godziny, bo to może doprowadzić naprawdę do znacznego osłabienia rzęs. I to się też stało w moim przypadku i moje rzęsy zrobiły się marne, naprawdę przerzedzone. I z racji tego, iż no, że nie chciało mi się za bardzo ruszyć tyłka i w końcu zabrać za siebie. No ale teraz się zabrałam, nie żałuję i naprawdę wygląda to dobrze. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie włosów, bo o to pytacie mnie notorycznie. Na Instagramie zasypujecie mnie masą pytań, jakie olejki używam do pielęgnacji moich włosów, do olejowania moich włosów. Gdyż jakby przeciwko puszeniu się moich włosów pomogły mi bardzo oleje do włosów. Ja mam akurat olejki z firmy Biomare, ale czy to mogą być olejki z Biomare, czy to mogą być olejki z innej firmy? Ważne, żeby były to produkty ekologiczne, czyste, nierafinowane, niektóre są rafinowane, niektóre są nierafinowane, posiadają taki znaczek eko, czyli są ekologiczne. Ja wierzę w coś takiego jak ekologiczne oleje. Uważam, że takie im mniej przetworzone, tym lepsze dla nas, dla naszego organizmu, dla naszych włosów. I doraźnie zasypujecie mnie pytaniami odnośnie tych olejków, chociaż ja o nich już wspominałam w zeszłym też miesiącu. I jest to olej z dzikiej róży, jest to olej ze słodkich migdałów oraz olej z nasion bawełny. Mieszam w małej filiżaneczce, tak naprawdę po troszeczku wlewam, tak nie wiem, taka objętość się robi tego olejku. Natomiast na suche włosy wcieram, chodzę sobie z tym, nie wiem, 40 minut, godzinę, po czym idę po prostu umyć włosy, szampon, odżywka i na tym się kończę tak naprawdę. I powiem Wam szczerze, że wcześniej stosowałam to 2 razy w tygodniu, teraz stosuję już tylko 1 raz w tygodniu, gdyż moje włosy zaczęły się już przedłużać. I to, jaki efekt daje olejowanie, to powiem Wam, że kozak, naprawdę kozak. Ja już myślałam na początku, że obetnę moje włosy. Niestety, ale choć L'Oreal jest moją ulubioną farbą do włosów, tą, którą wiecie, Strawberry Blonde, którą stosuję, będę musiała zmienić teraz farmę, zastanawiam się właśnie nad, mam już kupione kilka potencjalnych farb, które położę na głowę i nadal nie wiem jeszcze, na którą się zdecyduję. Chcę zostać jakby przy tym jaśniejszym blondzie, nie chcę iść w dużo ciemniejsze tony, dobrze się czuję po prostu w takim kolorze, dlatego jeszcze decyzji nie podjęłam, ale muszę zaznaczyć jedno, że kolorista Strawberry Blonde bardzo przesuszył mi włosy, dlatego że nie mam możliwości, moje włosy się bardzo wybielają na końcówce i nie mam możliwości pokrycia tych włosów, jeśli wiecie o co chodzi, tylko na końcach, tylko na odroście, bo ta farba sprawia, że włosy się stają ocieplone i nabierają różowego koloru. Jeśli nałożę w tym momencie tutaj farbę tylko od odrostu, nie nakładając jej na końce, to końce zostaną takie, a tu będę miała żółto-różowe włosy i będzie to wyglądało fatalnie, dlatego za każdym razem jestem zmuszona, żeby położyć tą farbę po całości, co doprowadziło moje końce do skrajnego przesuszenia. Ale dzięki temu mam olejki, które uratowały moje włosy, stosuję olejowanie i jest szansa, że ja zapuszczę te włosy. Naprawdę jest szansa.
Dobra, temat włosów myślę mamy dosyć mocno wyczerpany. Tak wygląda obecnie moja pielęgnacja, jeśli chodzi o moje włosy i przynosi to naprawdę niezłe rezultaty. Przejdźmy teraz do pielęgnacji twarzy, bo w końcu doczekaliście się jakby tego produktu w ulubieńcach. Ostatnio bardzo mi pytacie o moją pielęgnację i tak dalej. Ja myślę, że osobny temat nagram dla Was, bo pojawiła się taka prośba, żeby nagrać moją rutynę pielęgnacyjną obecną. Tak więc na pewno postanowię to nagrać. Myślę, że uda mi się w przyszłym tygodniu nawet nagrać. Nie wiem, kiedy ja to będę wszystko montować, ale postaram się to nagrać. Już jakiś czas temu, chyba ze 2 miesiące czy ze 2,5 miesiąca temu, dostałam w parce PR-owej całą kolekcję Hydra Pro Day, kolekcji z Kiko Milano pielęgnacji. I sobie tak powiedziałam, kurczę, przetestuję. Aktualnie mam problem z kremami, żaden krem mi nie pasuje. Wrzuciłam go na półkę, otworzyłam, mówię, dobra, będę go używać. Zaczęłam go stosować. Obecnie moje zużycie sięgnęło dna. Czekałam, aż sięgnę prawie dna. 2 miesiące mi zajęło wykorzystanie tego kremu i go uwielbiam. Uwielbiam go przede wszystkim za konsystencję, za to, że nie jest taki tłusty, a jednak daje mi idealne nawilżenie tej skóry. Ta skóra jest taka naprawdę dobrze, treściwie nawilżona, ale nie pozostawia takiego filmu, który by wysadzał pozostałe kosmetyki. I to jest szacun, jeśli chodzi o ten produkt. Moja skóra jest wtedy idealnie nawilżona, dostaje wszystko, co naprawdę potrzebuje. Sprawdzałam już na online, ile on kosztuje. Kosztuje w granicach 80, chyba 9 zł, więc też uważam, że jest dosyć przystępnie. Bardzo, bardzo długi czas używałam, wiecie doskonale, że Klinika Dramatically Different i nie wracałam do tego kremu, ponieważ trochę się bałam, że moja skóra zareaguje źle, bo wciąż reagowała bardzo źle. Jak już macie coś takiego uprzedzenia, no to ciężko Wam później wrócić do tej pielęgnacji. Natomiast moim totalnym odkryciem jest Hydra Pro Day, krem od Kiko Milano i zamierzam kupić kolejną flachę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Postawiłam również, idzie jesień, na peelingowanie mojej skóry. Moja skóra naprawdę wróciła do swojej dawnej świetności. Jestem mega zadowolona, bo w końcu komfortowo czuję się bez make-upu, chodząc moja skóra wygląda zdrowo, dobrze, pory są dobrze podomykane. To jest wszystko, słuchajcie, wielka zasługa dobrze dobranej pielęgnacji. Ale wprowadziłam również peelingi. Jak kupowałam olejki, kupiłam sobie również 2 peelingi do twarzy z marki Biomare. I tu mam kakaowiec. Jest to peeling domowa mikrodermabrazja. I tu mam korund, olej Inka Inch i ekstrakt z kakaowca. Jest on co prawda przeznaczony do skóry suchej lub normalnej i jest on w właściwościach nawilżających. Jest on w konsystencji kremowej, jak myjemy, nakładam go na buzię i spłukuję go, to dopiero jakby uaktywniają się te ostrzejsze granulki. Początkowo jak go nakładam, to właśnie mówię, nie ma żadnego takiego tarcia, trochę chyba za słaby. Po czym wzięłam wodę, zaczęłam trzeć, mówię, jest moc. I dodatkowo pozostawił mi taką miękką, komfortową, nawilżoną tą skórę. Zaczęłam pozbywać się też moich właśnie, ja muszę peelingować szczególnie strefę czoła, tutaj tą strefę, bo tu lubią mi się pojawiać suche skórki. Jeśli macie tendencję do suchych skórek, to wiecie, co musicie zrobić. Musicie się po prostu ich pozbyć. Najlepszym sposobem na takie skórki jest właśnie peeling, dobrze dobrany peeling do rodzaju Waszej cery i ja na przykład bardzo lubię sobie zrobić jeszcze taką maseczkę peel off ściągającą i wtedy już te skórki docieram, zdejmuję, tonizuję moją skórę, nakładam sobie pielęgnację i jestem wtedy happy. Kolejny produkt. Tak, będziecie drzeć się. Ale mój filmik o bazie za 600 ponad złotych robi furorę. Ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, jak nie 150 tysięcy wyświetleń. W ogóle jesteście kochani. Dziękuję Wam serdecznie za to, że tak w ogóle odbieracie tą akcję bez ściemy. Ja chyba też tego potrzebowałam po prostu. Jakby zmiany wszystkiego, odświeżenia się, usiąść, pomyśleć sobie, jak chcę, w którym kierunku, żeby szedł ten kanał i pomyśleć sobie, okej, wiem, co chcę zrobić, zróbmy to. I to tak postanowiłam, tak zrobiłam i nagrałam swój właśnie taki pierwszy filmik bez ściemy. Było o to bazie Double Tensure od Sisley'a. Ta baza kosztuje masę pieniędzy, 609 zł w internecie. Możecie gdzieś trafić na jakieś promocje i Wam serdecznie polecam. Dlaczego ląduję w ulubieńcach? Dlatego, że
ten produkt jak żaden inny trzyma mi podkład, polepsza jakość tego podkładu i ta skóra wygląda perfekcyjnie, nawet w świecie dziennym. Idealnie, jeśli mam jakieś drobiazgi tutaj pod okiem, które już i tak, no z racji wieku, który mam, będą się pojawiać, no to idealnie mi wygładza tą skórę, powoduje, polepsza jakość. No, no ja mogłabym tak ciągle i ciągle i ciągle i ciągle, jak macie ochotę zobaczyć test tej bazy, to ja Was serdecznie zapraszam do filmiku o tej bazie bez ściemy, jeden z pierwszych odcinków o tej cholernie zajebiście drogiej bazie za te straszne pieniądze. Kolejny produkt w ulubieńcach będzie to moja Bioderma, która ma już takie zużycie. Ostatnio bardzo dużo robię dla Was live'ów, maluję makijaże, co prawda nie chodzę w tych makijażach, chociaż dzisiaj to się nawet może pokuszę, żeby chodzić w tym makijażu, bo jest bardzo delikatny, a tak na co dzień to mi się nie chce. Tak wiem, szewc bez butów chodzi, tak Marta, masz tyle kosmetyków, mogłabyś zacząć się malować. No ale nie chce mi się często malować i jakby takim właśnie moim motorem napędowym jesteście Wy. I maluję, robię dla Was live na Instagramie i wykorzystuję nowe kosmetyki, bardzo Wam się to podoba, no ale później często gęsto mówię, że jest to makijaż do zlewu i ten do zlewu make-up ląduje w zlewie i zaczynam od procesu zmywania tego makijażu. I zaczynam od Bioderny. I to jest produkt, który jest niezawodny. Ja mam naprawdę bardzo wrażliwą okolicę oka. Bardzo łatwo mi podrażnić, oczy moje bardzo szybko łzawią i za co szanuję ten produkt, to że po pierwsze, choć nie jest produktem dwufazowym, zarąbiście domywa make-up, nawet ten trudny make-up, to muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam efektu pieczenia skóry, jakichś problemów przez ten produkt. On się nawet może dostać do oka i nic mi się z nim nie dzieje. Ja go uwielbiam, to jest moje zużycie 3 miesięcy. Więc spokojnie taka flasza pół litra to starcza na pół roku, a kosztuje 49,90, więc uważam, że jest dobrze. Przejdźmy do kolorówki. Jeśli podkład, miałabym wybrać podkład, zawsze zadaję sobie pytanie, jak zbieram kosmetyki do ulubieńców, podkład. Jaki podkład w tym miesiącu? Ja testuję masę produktów, masę podkładów i w ostatnich, tak naprawdę przez ostatnie 2 miesiące przewinął mi się Fit Me Maybelline 115 i 105. Tylko wziąłem jeden 115, nie będę tam 105 wygrzybywać z dna szuflady. Tak naprawdę ostatnio używam bardzo często tego produktu. Nawet sobie delikatnie, jak jakieś delikatne zaczerwienienie albo też w instagramowych makijażach, które widzicie na live'ie, też bardzo często przejawia się Fit Me Maybelline. No nie wiem, po prostu zawsze jest w szufladzie i zawsze go biorę i to jest produkt, który na mojej skórze wygląda idealnie i ja go kocham, amen w pacierzu i tyle na ten temat. Kolejny niezawodny, przewijający się tasiemiec, to jest korektor Tarte Shape Tape. Ja mam w odcieniu Light Sand i Light Neutral. Mam dwa kolory, sięgam w zależności od tego, który mi pierwszy się nawinie. Pytacie, skąd go mam. Ja go kupiłam dzięki stronie Lipstick Freak. Poprosiłam ich o sprowadzenie kolorów pode mnie, ale widzę, że oni mają teraz go w ciągłej ofercie i też go sprzedają, więc jeśli macie ochotę, to możecie u nich kupić. Jeśli nie macie ochoty, możecie u nich nie kupować. Natomiast to jest najlepszy korektor ever. Naprawdę, nie miałam jeszcze tak dobrego korektora w okolicy pod okiem. W ulubieńcach lądują brwi, bo do Was dostaję masę prośb, żebym zrobiła filmik o moich brwiach, o tym, jak je podkreślam, jak je maluję. Często też na live na Instagramie robię te brwi taką swoją metodą i używam naprzemiennie albo Soft Brown z Anastazji Beverly Hills. Jeśli chodzi o produkty do brwi, to Anastazja Beverly Hills dla mnie jest królową. Obecnie tam chyba obchodziła, z tego co widziałam, 20-lecie i mam pomadę w odcieniu Soft Brown, którą mam teraz też zrobione brwi. Idealnie ona się nadaje właśnie też, jeśli jesteś blondynką. Ja mam włoski, bo będą te brwi po prostu czarne, hebanowe. Ja mam tak ciemne swoje włosy na brwiach, a rozjaśniać ich nie chcę, no, bo mam dosyć delikatną skórę i wszelkiego życia rozjaśniacza jakoś sobie nie wyobrażam, żebym miała używać. Myślę, że to by mogło jeszcze bardziej podrażnić moją skórę. Dlatego tego nie robię. Jeśli chodzi o pomadę z Anastazji Soft Brown, jest ona dla mnie niezawodna, utrzymuje się przez cały dzień i ja ją kupiłam za pośrednictwem strony Locktop z kolei. Tych stron, które możecie kupić, takie kosmetyki, te typowo zagramaniczne, które są ciężej dostępne niż te, to ja mam takie swoje ulubione sklepy. I między innymi właśnie w Locktopie udało mi się kupić odcień Soft Brown i jestem zadowolona, chociaż początkowo chciałam zupełnie inny kolor, ale napisali mi, że nie ma i zaproponowali mi, czy może być ten.
I tak stwierdziłam, no w sumie cienia używam tego, więc no w sumie okej, dobra. No to jedziemy i uwielbiam tą pomadę. Jeśli jesteśmy już na temacie Loctop, to w Loctopie też mój ukochany rozświetlacz. No musi wylądować rozświetlacz w ulubieńcach. No nie wyobrażam sobie, żeby ten temat, jeśli chodzi o ulubieńców, był bez rozświetlacza. Najpiękniejszy rozświetlacz Kitten z Stila. Mam go również na sobie. Skóra wygląda jak mokra, wygląda jak lalka porcelanowa. Na niektórych pewnie będzie, że się za bardzo świeca, natomiast ja uwielbiam rozświetlacze. Ci, co mnie oglądają, śledzą, to wiedzą, że po prostu jeśli chodzi o temat rozświetlacza, to ta baba ma nawalone. Wygląda on w ten sposób i jest on taki, zobaczcie, miękki, widzicie? Jak ja go dotknę. Niby ta konsystencja jest kremowa, niby ten, taka śliskawa, ale formuła jest genialna, bo możecie ją aplikować na podkład i puder już utwardzony. Macie 100% mojego zapewnienia, że nie rozjedziecie podkładu, pudru, ani nawet ciężkiego make-upu, a uzyskacie idealny efekt tafli na twarzy, tak jak widzicie. No wygląda to po prostu bez ściemy o Kat Von D. Wiele z Was narzekało i czekało na to, żeby pojawił się Shade & Light, paleta do konturowania. No niestety mój budżet zamknął się w kupieniu tylko tych produktów, o których wspomniałam. I uwierzcie mi, że to było i tak bardzo dużo pieniędzy. Dlatego darowałam sobie tą paletę, ale sobie mówię, dobra, poczekam, aż będzie szafa w Sephorze w Olsztynie, pójdę, zmacam, zobaczę, czy rzeczywiście ja tego potrzebuję. Paleta do konturowania nie była moim takim priorytetem, bo jak ostatnio posprzątałam swoją szufladę, która ma mniej więcej 20 litrów, to jest ona wypełniona samymi bronzerami i rozświetlaczami. Dlatego nie był to dla mnie priorytet, jakby zakup tego bronzera. Natomiast, jak to ja, jestem kosmetycznym po prostu ćpunem i postanowiłam udać się do Sephory, mówię, dotknęłam, okej, okay, proszę, tak, ile się należy? No i tak to się skończyło, że kupiłam tą paletę i ją pokochałam. Pokochałam ją za to, że nie jest bardzo chłodna, za to, że te cienie są idealnie pomiędzy ciepłem a zimnem i posiada również w sobie jaśniejsze odcienie, które mogą służyć również do rozjaśniania przestrzeni pod oczami, nie są świecące, to też jest plus. A jeszcze najbardziej spodobało mi się to, że ta paleta jest dedykowana dla oczu, jak i dla twarzy, więc to jest jej plus. Jeśli chodzi o ulubieńców, to by było na tyle. Jeśli chodzi o to, co u mnie słychać, no to tak naprawdę myślę, że nie będę tutaj się długo wywodzić, poza tym, że dzieje się dobrze, wszystko idzie tak jak chcę. 20 chcę Was poinformować, 20-21, ale śledźcie jeszcze Facebook i Instagram, bo dam Wam znać. Będę w Arkadii w Warszawie, będę miała okazję być na imprezie Super Farm, dlatego Was z tej okazji również już troszeczkę serdecznie zapraszam na to wydarzenie, więc będę w Warszawie. Dla nas z rodziną jest to wielki wyjazd, co prawda, bo wszyscy jedziemy. No bo z małym dzieckiem to niestety tak jest, nie zostawię przecież Majki, ani nie zostawię Oliwki, no nie pojadę sama, tak? Więc zabieram całą rodzinkę i robimy sobie wypad do Warszawy. Jestem szczęśliwą mamą, mam dwoje fantastycznych córek, jedna lepsza od drugiej, no lepiej być nie może, będziecie mówić, emanuje od Ciebie szczęście, no pewnie, że emanuje szczęście, bo no takich dzieciaków jak moje, to nie ma drugich takich na świecie. I to jest, każda matka tak powie o swoich dzieciach i ja też tak będę gadać, ale nie chcę, żeby po prostu moje ulubieńce zawsze dominowały dzieciaki, bo mam pomysł też na stworzenie jeszcze jednej serii. Ja mam teraz masę pomysłów, ja mam wrażenie, że z etapie pojawienia się Mai na świecie raptem dostałam olśnienia YouTube'owego, jak, w jakim kierunku i co bym chciała robić. Nie wiem, nazwijcie to dojrzaniem medialnym albo po prostu wiem, w którym kierunku chcę to wszystko teraz poukładać i jestem mocno zdeterminowana, żeby robić to w taki sposób, jak robię. Dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę. Piszcie koniecznie, zostawcie komentarz. Uwielbiam, jak komentujecie. Przebiliście w ogóle wszelkiego rodzaju rekordy komentowania filmów. Ponad 1000 komentarzy pod filmem z Kat Von D. Come on! Nawet ja mam problem, żeby to wszystko przeczytać i Wam wszystkim odpowiedzieć na te komentarze. Ale dziękuję Wam za to. Im więcej jest Was, im więcej komentujecie, tym moje serduszko się bardziej raduje. Dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę. Fajnie, że ze mną byliście. Wygadałam się za wszystkie czasy. I żegnam się. Na razie, hej!